Hej, z tej strony Sonia, witajcie na moim kanale i zapraszam Was na film z Aten. Mój pierwszy raz w Atenach, drugi, aczkolwiek pierwszego razu praktycznie nie pamiętam. Byłam tu na parę godzin na takie jednodniowe zwiedzanie w czasie wycieczki, w czasie obozu wakacyjnego. Maciej jest za to pierwszy raz. Raczej tego vloga potraktujcie jako taką inspirację do miejsc, które można tu zobaczyć i jak tu spędzić czas, a nie raczej jako bardzo, bardzo szczegółowy przewodnik. Wydaje mi się, że tych przewodników, blogów, książek i tak dalej powstało o Atenach bardzo, bardzo dużo. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się też w komentarzach. No i nic, zaczynamy! No i dzień dobry kochani, zaczynamy tego vloga, a właściwie musiałabym powiedzieć kalimera, ponieważ jesteśmy w Grecji, jesteśmy w stolicy Grecji, czyli w Atenach. Jesteśmy teraz na placu Monastiraki, w dzielnicy Monastiraki, która jest bardzo zatłoczona, jest tu dużo turystów. Tutaj przebiegają w ogóle dwie linie metra, więc tutaj ludzie z walizkami też, turyści, lokalsi, wszyscy gdzieś tutaj przechodzą. Jesteśmy w fajnym miejscu. Bo tam, gdzieś tam, już widzimy Akropol. Jest to pierwszy raz, kiedy od rana widzimy Akropol, co prawda jest godzina 11:30, więc dość wcześnie go widzimy, można by powiedzieć. Byliśmy już na takim małym śniadanku, byliśmy na kawie. Jest bardzo gorąco, ponad 30 stopni dzisiaj, więc nastawiam się na to, że mogę parę razy narzekać, że jest mi za gorąco. Bo ja na mało rzeczy w życiu narzekam, ale na to, że jest za gorąco, to często. To jest meczet, a za meczetem znajduje się Biblioteka Hadriana. Tutaj mamy mapkę, my jesteśmy tutaj, czyli właśnie przy Bibliotece Hadriana. Tutaj nieco dalej mamy rzymską agorę pod Trójeczką. Obok jest starożytna agora, no i wysoko jest Akropol, na który chyba jutro pójdziemy z samego rana. Jeżeli jesteście zainteresowani wejściem na teren tych wszystkich tutaj zabytków archeologicznych, to możecie za dodatkową opłatą, ale większość z nich też jest normalnie widoczna zza bramy i można je fajnie obejrzeć, ale wtedy nie wejdziecie po prostu do środka, żeby sobie tam porobić na przykład jakieś zdjęcia między kolumnami. Ja nie jestem jakąś znawczynią, jeżeli chodzi o tutaj właśnie te wszystkie zabytki Aten. Też powiem szczerze, że nigdy się jakoś tym bardzo, bardzo mocno nie interesowałam, ale wiadomo, wszystkie przewodniki pękają w szpach, jeżeli chodzi o szczegóły każdej tej budowli czy ich pozostałości, więc na pewno można sobie łatwo wszystko doczytać. Na Akropolu będziemy i tam coś pewnie więcej opowiemy. I co? No chyba wystarczy tak zobaczyć z zewnątrz, nie? Tak, raczej. Możesz sobie obejść dookoła, tak. Zobaczyć z innej strony, jak to wygląda. Wchodzić. To już dla chętnych. Myślę, że po kilka euro. 6 euro tutaj. Tak, 6 euro kosztuje bilet, żeby wejść tutaj, powiedzmy, już za te bramy. Z tego, co widziałam, za 30 euro można kupić taki bilet łączony. Wtedy jest tam kilka różnych tych punktów archeologicznych, takie nazwijmy. Tutaj macie też wokół bardzo dużo sklepików i tak dalej z pamiątkami. To jest bardzo popularny motyw w całej Grecji, czyli oko proroka, nazywane Mati. No i to ma chronić przed zauroczeniem. Mi się to kojarzy, jak my na przykład w Polsce czerwone kokardki się dzieciom przyczepia do wózka i tak dalej, żeby nie zauroczyć. To jest ten motyw i też popularny motyw prącia. Zobaczcie, tutaj na przykład są takie breloczki. No i to jest podobno symbol szczęścia i płodności, więc taka też ciekawa pamiątka. Byliśmy przed chwilą na tym placu na dole i mówiłam wam, że widać stąd wzgórze Akropol. No i nie bez przyczyny jest tu też wokół nad nami dużo tarasików widokowych i knajpek właśnie z takimi punktami widokowymi. My jesteśmy teraz w MS Rooftop Garden, chyba tak się nazywa, oczywiście zostawiam wam tutaj lokalizację. No i można sobie tu przyjść rano na śniadanie, chyba na taki bardziej brunch, bo od 10:30 się zaczynają. Można przyjść sobie na kawkę, tak jak my to zrobiliśmy. Ja mam tutaj teraz takie mrożone flatwet, czyli flatwet Fredo, Maciek ma espresso Fredo. No i mamy piękny widok, no naprawdę super stąd widać Akropol i widać z góry to miejsce, w którym byliśmy przed chwilą. Myślę, że warto szukać w Atenach takich miejsc, bo jest ich dość sporo. Jak piszecie sobie na Instagramie, czy gdzieś po prostu googlujecie Best Rooftop in Athens, to wam dużo takich miejsc wyskoczy. To nam było też kilka razy polecane. Myślę, że tutaj wieczorem też fajnie przyjść na drinka, na zachód słońca. Musi to być pięknie, ale na pewno też trzeba albo rezerwować, albo się uzbroić w cierpliwość, bo pewnie są kolejki, bo teraz też praktycznie prawie cały ten taras jest zawalony. Jedynie wolne są stoliki, które są na słońcu.
słońcu, bo wszyscy się oczywiście kryją w cieniu. A jeszcze powiem wam tutaj, jakie są ceny. Moje te mrożone flat white kosztowało 4,80 maczka, 4,50 espresso credo. Woda, gdzie tę butelkę wody kosztowała 1,50 euro. I 3 euro to jest chyba takie tutaj napiwek, koperto, coś takiego. O, jakbyście szukali wejścia do tego tarasu widokowego, to tutaj zobaczcie, jest takie piękne wejście całe w kwiatach i tam się idzie do windy na 4. piętro. Zobaczcie, tutaj bardzo dużo knajpek, restauracji, tu jakaś taka w stylu kubańskim. Tutaj jest podobno dużo restauracji nastawionych na tapasy, na takie różne przekąskowe rzeczy i pewnie na winko i drinki. Jest tu dużo murali, właśnie szukamy ulicy, gdzie są murale. Bardzo malowniczo tutaj. Właśnie to są Ateny, że w jedną uliczkę wejdziemy i jest tak trochę brzydko, a czasem wejdziemy i jest tak naprawdę bardzo uroczo i kolorowo. No tutaj weszliśmy w taką uliczkę, ale raczej nie są to jakieś piękne murale, tylko bardziej graffiti takie, tak. No i powiem wam, że Bushwick to nie jest. No Bushwick to nie jest. Ale to jest jedna z dwóch uliczek, którą mieliśmy. Idziemy do drugiej, może tam będą bardziej murale. Ale tu jest Ursula, o, z Małej Syrenki. Jesteśmy w kolejnej uliczce murali. Za mną jest taki znany mural psa. To był podobno pies, który tutaj czynnie brał udział w demonstracjach różnych, które gdzieś w tej okolicy się odbywały. I on kiedyś został zraniony gazem pieprzowym i zmarł. Więc to w ogóle jest taki mural właśnie na jego cześć, na cześć tego psiaka. Bardzo smutne. Moje takie spostrzeżenie z Aten, uliczki są dość wąskie, a jest mocno natężony ruch samochodowy. Dużo aut, dużo motorów, skuterów i tak dalej, więc trzeba uważać, jak się przechodzi przez ulicę. Byliśmy na obiadku przed chwilą, no i teraz jesteśmy pod jednym z najbardziej takich, można powiedzieć, instagramowych miejsc, często polecane, czyli przy kawiarni Little Cook. Ona jest taka bardzo kolorowa i ozdobiona często ze względu na przykład na jakiś okres w roku, czy święta, czy Halloween. Ona w ogóle wygląda trochę jak taka z Alicji w Krainie Czarów, trochę taka kiczowata, ale dużo ludzi tu przychodzi, zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj widzicie, tutaj jest wejście Little Cook, nawet jest napisane chyba Alice in Wonderland, czy coś takiego. I są jakieś motywy z Alicji w Krainie Czarów, na przykład karty, a potem jakieś grzybki, ptaki, żyrafa, papuga, czego tam nie ma. No jest to po prostu Alicja w Krainie Czarów. Nagle po prostu jesteśmy w innym świecie. Słuchajcie, to jest w ogóle wielkie, bo to jest tutaj nade mną się dzieje. Tu wszędzie są też wokół stoliki, więc główny motyw to jest Alicja w Krainie Czarów, ale właśnie podobno na święta. Tutaj jest totalny Christmas Wonderland. Można tu sobie usiąść na kawę, na jakieś ciasto zjeść. My chyba nie siadamy, bo właśnie zjedliśmy przed chwilą obiad. Ale to tak wiecie, zobaczyć z ciekawości na pewno warto. Cała ta uliczka jest taka bardzo kolorowa. Podobno, jeżeli chcecie sobie tutaj zrobić zdjęcie, to najlepiej przyjść przed otwarciem, czyli przed 9:00. I zobaczcie, tu chyba jest całoroczny sklep świąteczno-bajkowy. Czego tutaj nie ma? To jest po prostu hit. I rzeczy związane z Wielkanocą i ze świętami Bożego Narodzenia, jakieś dziadki do orzechów, baletnice. No tutaj można zaszaleć. Jesteśmy teraz na takim deptaku zakupowym Ermu. Tu mijamy jakieś znane sieciówki. Zobaczcie, też kolejna taka kwintesencja chyba Aten, ponieważ tu są właśnie wokół jakieś nowoczesne budynki, sklepy sieciowe, a po środku mały bizantyjski kościółek, który chyba miał być kiedyś zburzony, ale ostatecznie został na tej ulicy. Tutaj mamy taki kościółek, a tutaj mamy na przykład H&M. I tak to wygląda na każdym kroku właściwie tutaj w Atenach. Chodzimy przez chyba jedno z najbardziej zatłoczonych i turystycznych miejsc w Atenach. Jest to dzielnica Plaka, pełna ulic zakupowych, straganów, restauracji i kawiarni, więc tutaj też możecie przyjść na zakupy, na pamiątki. Dużo ubrań, dużo jakiegoś rękodzieła. Tu jest tego mnóstwo, ale też trzeba przygotować się na to, że jest naprawdę sporo ludzi. My stąd na razie uciekamy. No jesteśmy przy kolejnych zabytkach Aten i ważnych punktach. To jest łuk Hadriana, który został wzniesiony przez Ateńczyków właśnie w hołdzie cesarzowi, za którego panowania mocno się Ateny rozbudowały. Nie trzeba kupować żadnych biletów. Tu jest obok taka mocno ruchliwa ulica. Co, chowasz się pod drzewkiem? Chowam się, bo jest gorąco. Za mną jest
świątynia Zeusa olimpijskiego, w zasadzie ruiny oczywiście, wykopalisko archeologiczne. Można tam wejść oczywiście, ale chyba widać wszystko stąd. Tak, tutaj można kupić właśnie też bilety do środka na ten teren, ale no nie wygląda to jakoś super zachęcająco, ale jak macie zajawkę na tego typu rzeczy, to myślę, że warto. Pewnie też kosztuje parę euro wejście, ale zza tego muru, zza tych krat też wszystko spoko widać. A mnie też przeraża, że tutaj jest taka patelnia, dlatego ja wolę się chować w cieniu. A to w Atenach jest fajne, że tu jest dużo właśnie drzew i dużo jest takich wąskich uliczek, przez co jest też sporo cienia. Dlatego jeszcze żyjemy, mimo że jest teraz na godzina 15, więc jest takie apogeum tutaj słońca, ale dajemy radę. Idziemy w fajne miejsce, gdzie myślę, będzie trochę więcej cienia i będzie to super kolosajka właśnie na upalny dzień w Atenach. A zobaczcie, tutaj z tej strony przez ten łuk Hadriana fajnie widać już Akropol, więc to jest też taka fajna miejscówka na zdjęcia, myślę. No i słuchajcie, schowaliśmy się, jesteśmy w ogrodach narodowych, albo w ogrodzie narodowym? Nie, chyba w ogrodach. To jest taki duży, duży park, duży, rozległy teren, jest dużo drzew, palm. Podobno są tu papugi i podobno są tu żółwie. Może je zobaczymy, a dla nas to jest teraz wspaniała odskocznia od zatłoczonych ulic Aten i gorących ulic Aten. Więc myślę, że to jest dobry pomysł, żeby tutaj wpaść właśnie w środku dnia, jak zwiedzacie Ateny latem. My przyjechaliśmy tutaj pod koniec sierpnia ze względu na nasze różne zobowiązania i na nasze inne przyszłe wyjazdy. Jakoś tak nam się udało teraz w tym terminie przyjechać, ale wiem, że raczej gdybym planowała taki city break w Atenach, to raczej bym postawiła na wrzesień, październik, może jesień, kiedy jest tutaj na pewno chłodniej. W ogóle nie wiem, czy słyszycie, ale cały czas nade mną są jakieś owady. Słychać jakieś takie coś w stylu świerszczy i ptaki, chyba te papugi też tak tutaj są takie właśnie głośne. Ja no powiem wam, zbawienie, ten pomysł był wspaniały. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. No palmy po prostu jak w Beverly Hills, od linijki. To jest kolejne miejsce na super zdjęcie, myślę, w Atenach, bo tutaj można pod tymi palmami sobie niezłą sesję strzelić. Co przyjemnie, misiu, nie? O wiele lepiej. No, o wiele lepiej. I tak stwierdziliśmy, że możemy przejść cały ten park, jeżeli tylko będziemy mieli ochotę. Widzę na mapie, że jest coś takiego jak Turtle Parthenon, czyli żółwi Parthenon. Idziemy tam. O, tu zobaczcie, mamy takie bajorko z kaczkami, ale to nadal nie jest to, czego szukamy. My szukamy żółwi. Znaleźliśmy. To jest ten Turtle Parthenon? No, tych żółwi tu jest. Ale ich tu jest. Mnóstwo. Wy to widzicie? To jest góra żółwi. Ale też pływają. Tak, ale super. A ja w ogóle myślałam, że my ich nie znajdziemy, że one będą gdzieś pochowane. One się tu albo opalają, albo sobie pływają. Patrzcie, cudem się załapaliśmy, wyszliśmy z parku, jesteśmy pod parlamentem i tu jest grób nieznanego żołnierza i tu o pełnej godzinie odbywają się zmiany warty, czyli coś, co Maciek bardzo lubi. Zobaczymy, jak to wygląda. To chyba nie jest taka uroczysta, bo uroczysta jest o 11 czy 12, o 12 chyba i też chyba taka uroczysta jest w niedzielę, ale tak, to cały dzień możecie sobie o pełnej godzinie tutaj zajść. Widzieliście, to był właśnie fragment zmiany warty. Ja też wytrzymałam tam tylko 2 minuty czy 3, bo jest strasznie gorąco na tym placu. Ale powiem wam, że wyglądało to bardzo ciekawie, ponieważ taką charakterystyczną cechą jest to podnoszenie nóg. I też jest taki dźwięk, który trochę się kojarzy, jak konie na przykład robią tak nogami, tak kopytami. I w ogóle te ruchy były takie powolne, takie trochę przypominały jakieś ruchy taneczne, więc ciekawie to zobaczyć. Przyszliśmy na chwilę do hotelu się odświeżyć, bo po tej zmianie warty ja trochę pooglądałam, przeszliśmy się w słońcu, tutaj po prostu byliśmy mokrzy, więc trzeba było przyjść do domu, szybki prysznic, do domu, do hotelu. My śpimy w hotelu, który się nazywa Akademias Hotel. Ogólnie hotel wam polecamy, jest spoko lokalizacji, jest ładny, fajne pokoje, ale jeżeli będziecie spać w tym samym hotelu, to pamiętajcie, żeby nie brać albo poprosić o pokój, żeby nie był od ulicy. To jest taka ruchliwa ulica i jest dość głośna. Nam się już nie chce tego pokoju zmieniać, ale w nocy ten ruch aut dość mocno słyszeliśmy. No a poza tym pokoik ładny. Co? Idziemy. Jest 17.50, nadal jest 31 stopni, ale może słońce będzie się powoli obniżać w dół i będzie troszkę lepiej.
około godziny będzie już zachód słońca i na zachody słońca są polecane w Atenach albo właśnie takie tarasy widokowe, na którym dzisiaj byliśmy na kawie, albo są polecane wzgórza. I tutaj Wam dam nazwę trzech takich najbardziej popularnych, które są tu polecane. Nie będę wymieniać ich nazw, bo cały czas je zapominam, mylę i tak dalej. My idziemy teraz na to wzgórze, które się nazywa Filipa Peł, coś tam, coś tam. Jest jeszcze na pewno wzgórza Aresa, o, to była prosta nazwa. No i idziemy tam teraz właśnie na zachód słońca, mamy piechotą tam około, nie wiem, no 20 minut może. Zobaczcie, wchodzimy, tutaj są już na końcu takie schodki, ale zobaczcie już po drodze, jakie mamy tutaj piękne widoki. Widać super Akropol, a my idziemy jeszcze pod górkę. No i jesteśmy już na wzgórzu, zobaczcie, ludzi wcale nie ma tak dużo. To jest też miejsce, gdzie trzeba samemu podejść, nie była to jakaś długa przebieżka, szliśmy dosłownie kilkanaście minut z dołu. I nie jest jakoś super stromo, tylko ta końcówka jest taka, jak Wam pokazywaliśmy. No i widok jest przepiękny, słońce chowa się za nami, więc przez to Akropol jest bardzo ładnie oświetlony i z tej właśnie dobrej, można powiedzieć, ładniejszej strony. Więc już mamy takie ładne światło, no i widoczki są przednie. Tam na dole był taki fajny punkt, bo tam były ławeczki, mieliśmy Akropol jakby naprzeciwko, ale zobaczcie, jak tutaj jest. Tu po prostu widać już z góry wszystko, jesteśmy trochę wyżej. Akropol jest tam, no wygląda to przecudownie. I co uważasz? No tutaj lepiej. Nie, żeby tam było źle, ale tutaj... Znaczy, bo tam był, tak właśnie mówiłam, że naś, było tak na wprost był ten Akropol. Tak, tak. Tutaj jest pod kątem, ale też widać i Pireus i w ogóle morze widać tam daleko. Fajnie. Całe Ateny. W ogóle z tego wzgórza zniszczono Partenon. On obecnie jest troszkę przez archeologów odbudowany, ale dalej to są ruiny oczywiście. On tutaj pełnił różne funkcje. Na początku wiadomo, to była świątynia dla Ateny, dla greckich bogów. Później tutaj był ponoć kościół chrześcijański, a w czasie, kiedy tymi ziemiami zarządzali Turcy osmańscy, był tam skład prochu. I z rozkazu Francesco Morosiniego, który pochodził z Wenecji, wystrzelono kulę armatnią, która ten skład prochu zniszczyła. A wiadomo, kula plus skład prochu oznacza niestety wybuch i Partenon został zniszczony. I właśnie stąd leciała kula, tak? Nie wiem, czy z tego miejsca dokładnie, ale generalnie z tego wzgórza. Kochani, mamy już kolejny dzień. My zaczęliśmy go od lodów. Nie, no tak naprawdę zaczęliśmy już go trochę wcześniej. Zjedliśmy już śniadanie, a na deser po śniadaniu lody. Lodziarnia nazywa się Kokkion i naprawdę bardzo dobre lody. Ja zawsze biorę lody pistacjowe i te są tu naprawdę, naprawdę pyszne. Jesteśmy znowu w dzielnicy Psiri, w której byliśmy wczoraj. Tutaj się kręcimy. Wczorajszy vlog zakończył się zachodem słońca na wzgórzu i powiem Wam, że to była jedna z lepszych atrakcji, jeżeli chodzi o wczorajszy dzień. Piękny widok, naprawdę super tam jest sobie posiedzieć nawet dłużej. Nie iść tam tylko na, nie wiem, 10-20 minut, tylko pójść sobie tam, nie wiem, na godzinę, dwie. Pójść sobie wcześniej, na przykład przed zachodem słońca, kupić coś zimnego do picia i sobie tam chillować, spacerować też po tym wzgórzu. Naprawdę było tam przepięknie. Myślę, że o każdej porze dnia będzie pięknie, ale no zachód słońca to zachód słońca, golden hour to golden hour, wiadomo. My potem jeszcze poszliśmy na kolację i wróciliśmy do hotelu. Jakie są nasze wrażenia po pierwszym dniu w Atenach? Myślę, że jest tak trochę, jak się spodziewałam, dla mnie. Ja nie spodziewałam się, że to będzie takie piękne miasto, które będzie zachwycało nas na każdym kroku nową, piękną uliczką. Jest to miasto takie, które można odebrać czasem jako takie trochę zaniedbane. Dużo rzeczy jest w remoncie, a dużo rzeczy nadaje się do remontu. Nie jest jakoś super czysto, zależy gdzie, co prawda. Ale my się też nie zapuszczamy w jakieś takie zakątki, które na przykład są mniej uczęszczane przez turystów. Raczej się kręcimy w tych turystycznych miejscach. Ja słyszałam różne opinie o Atenach i niektórzy są zachwyceni, a niektórzy są bardzo zawiedzeni. Myślę, że to zależy. Tak, mi się w sumie podoba. Podoba mi się też to, że jest to centrum do przejścia i w sumie wszystkie atrakcje są w dystansie marszowym, takie pół godziny maksymalnie. Mhm. Wiadomo, że w tym upale to czasami pół godziny to jest dużo. Niemniej też jest dużo cienia. Fajna atmosfera, mi się podoba. Weszliśmy w taką uliczkę, ona się nazywa chyba jakoś TCO, coś takiego. I tu jest w ogóle dużo sklepików i są też takie sklepy ze starociami, z jakimiś gazetami starymi i książkami, takie trochę antykwariaty. Tam w środku jest bardziej księgarnia, a tu można kupić właśnie stare wydania gazet, pocztówki, czy nawet jakieś stare takie zdjęcia.
więc można tu się po prostu zagubić. Zobaczcie, jakaś gazeta z Johnem Lennonem na okładce. A tutaj robią sandały, też bardzo popularna rzecz oczywiście w Grecji, czyli takie handmade sandały sprzedawane często na różnych stoiskach. I tam dalej jakieś kawiarenki. Słuchajcie, trochę spaceru po tym słońcu i schowaliśmy się pod drzewem, ale jesteśmy w niebyle jakim miejscu, nie jest to jakiś park, tylko jesteśmy na terenie starożytnej Agory. Jedno z najważniejszych wykopalisk archeologicznych tutaj na terenie Aten. No bo tutaj właśnie się znajdowała Agora. Może jeszcze kojarzycie ze szkoły, jak były greckie polis, w nich zawsze znajdowała się Agora, czyli taki główny plac, na którym się wszystko działo. Dochodziło do różnych transakcji, dochodziło do różnych wystąpień. Było to takie centrum handlu, mówi się, że też to centrum demokracji, bo właśnie wszyscy się spotykali, debatowali, więc było to też takie centrum polityczne, towarzyskie. Tutaj się właśnie wszystko działo. I my jesteśmy właśnie na terenie Agory, gdzie jest kilka budynków, które zaraz Wam też pokażemy. Wejście tutaj na teren Agory kosztuje 10 euro. W cenie macie tutaj sobie chodzenie po prostu po tym terenie. Jest też Muzeum Agory, gdzie są różne tam zabytki, artefakty, które były wydobyte po prostu tutaj przez archeologów na tych terenach. No i jeżeli chodzi też w ogóle o te bilety, to już Wam wcześniej mówiłam, że 30 euro kosztuje taki combo bilet na różne stanowiska archeologiczne. My tutaj kupiliśmy bilet osobno, bo my raczej za wiele tych stanowisk archeologicznych nie zobaczymy tak z bliska z wewnątrz, bo wiele z nich też widać fajnie z zewnątrz, nie trzeba wchodzić do środka. Pochodzimy sobie tu troszkę i Wam też coś pokażemy. Jesteśmy pod muzeum. Ten budynek tutaj nazywa się Stoa Attalosa i niegdyś był to portyk, czyli była to taka hala kolumnowa. Ona została w pewnym momencie zniszczona, ale w latach 50. została odnowiona przez Johna Rockefellera Juniora. Muzeum bardzo dużo, jakieś monet, wazy, dzbanki, tego typu rzeczy, które gdzieś tutaj zostały wydobyte, ale to i tak jest niesamowite, ile tych rzeczy się zachowało, ile można było tutaj znaleźć na tych terenach. Fajnie tutaj pod tymi kolumnami, bo jest tak chłodno, nie? To jest bardzo przyjemne. Były też takie kraniki z wodą, więc warto mieć przy sobie jakąś butelkę. My mieliśmy jeszcze butelkę po wodzie, którą kupowaliśmy, żeby sobie nalać wody w czasie zwiedzania. Na terenie starożytnej Agory znajduje się także Hefastajon. Byliśmy tam przed chwilą na górze. Jest to najlepiej zachowana świątynia w całej Grecji. Jak sama nazwa wskazuje, została ona zbudowana ku czci Hefajstosa. To jest bóg ognia, bóg kowalstwa i złotnictwa. Później ta świątynia była kościołem chrześcijańskim, kościołem świętego Jerzego bodajże i była nim do 1833 roku, czyli również w trakcie panowania Turków na tych terenach był to kościół chrześcijański. Nie został zamieniony w meczet czy w magazyn prochu. I taka ciekawostka o Hefajstosie. Hefajstos był ponoć, według wierzeń Greków, wynalazcą makaronu. Ale to chyba mit. To chyba mit, bo to chyba Chińczycy wymyślili makaron. I później Marco Polo przywiózł go do Włoch. Tak słyszałem. Jesteśmy w kolejnej instagramowej kawiarni w Atenach. Jesteśmy po prostu w takiej bardzo różowej kawiarni, pełnej kwiatów, więc też jest przez to bardzo fotogeniczna, a przy okazji można się tu napić kawy, myślę, że dobrej. Ja w ogóle wzięłam coś, co tutaj w Atenach jest bardzo popularne, czyli wszelkiego rodzaju mrożone kawy. To jest akurat cappuccino freddo, czyli mrożone cappuccino, ale zobaczcie, z dodatkiem jakiegoś takiego barwnika, przez to jest różowe, ale nie czuć tego w smaku, jest to po prostu dobra kawka. Miejsce jest dość duże, jest, można siedzieć w środku, można też siedzieć na ogródku. Jesteśmy praktycznie zaraz przy starożytnej Agorze. No i tutaj można sobie właśnie po zwiedzaniu Agory, gdzie jest dość gorąco, sobie właśnie przyjść tutaj na mrożoną kawkę. My trochę posiedzimy i niedługo lecimy na obiad. W ogóle dużo tu jest kotków takich bezdomnych. Chyba są tu gdzieś karmione i w ogóle, ale dużo ich jest. Słodziaki takie. No powiem Wam, teraz jest najgorszy moment dnia, ponieważ jest po godzinie 15, my byliśmy na obiedzie i teraz cały czas szliśmy dzielnicą Plaka pod górę. Jesteśmy na takim osiedlu, można powiedzieć, które się nazywa Anafiotika, tu gdzieś Wam dam nazwę. I jest to miejsce, które trochę odbiega od tego, co widzimy na dole, co widzimy typowo na ulicach Aten, ponieważ tutaj jest taki klimat wyspiarski. W ogóle to miejsce jest nazywane taką właśnie wyspą w Atenach. Po odzyskaniu przez Grecję niepodległości tutaj zaczęli zjeżdżać budowniczy inżynierowie z wyspy Cyklas,
literackich, między innymi z Anafi. Oni tutaj zajmowali się budowaniem różnych przybytków, na przykład dla ateńskiej arystokracji, a sami musieli gdzieś mieszkać i w końcu zaczęli budować właśnie w tym miejscu dla siebie domki, mieszkania. No i oczywiście na wzór taki wyspiarski, na wzór wysp, z których się wywodzili. Dlatego ten klimat tutaj jest niepowtarzalny. Trzeba pamiętać tylko, że jak się zwiedza to miejsce, że tutaj nadal mieszkają ludzie, nadal normalnie tutaj mają swoje domki, więc trzeba być dość cicho, nie krzyczeć i uszanować ich prywatność. Ale oczywiście zdjęcia i wszystko można tutaj robić. A ciekawostka jest taka, że te domy powstawały bez zezwolenia między zachodem a wschodem słońca, bo według ówczesnego prawa budynków, które powstały w ciągu nocy, nie można było zburzyć. Zobaczcie, jak miejscami tu jest wąsko. No i naprawdę można się trochę poczuć, jakbyśmy byli na jakiejś greckiej wyspie. Zobaczcie, weszłam wyżej. Idę sobie tutaj pod górkę po schodach. I stąd jest nawet ładny widok. Co prawda są kraty, ale przez nie bardzo fajnie widać miasto. Tu nie ma krat. Zobaczcie, jak ładnie. Po spacerowaniu po tym wzgórzu, po tej Anafiotice, zrobiło nam się tak gorąco, bo jest apogeum słońca i dosłownie pół godziny temu padł cytat z moich ust: oddałabym duszę za piwo, więc jesteśmy na zimnym piwku tutaj w jakiejś knajpce, którą sobie po prostu tak przypadkiem znaleźliśmy. Jesteśmy zaraz przy Muzeum Akropolu, do którego idziemy, ale musieliśmy znaleźć taką chwilę. W ogóle jeżeli chodzi o Akropol, to najczęściej w każdym przewodniku tak naprawdę było polecane, żeby iść tam rano. Na 8 rano najlepiej, na samo otwarcie, że wtedy jest najmniej ludzi, że nie jest jeszcze tak gorąco. Ale ja postanowiłam złamać tą zasadę i my idziemy na Akropol pod wieczór. Idziemy tak naprawdę na taki, no można powiedzieć, zachód słońca. Mamy na 19, więc mam nadzieję, że już nie będzie aż tak bardzo, bardzo gorąco jak teraz. Troszkę może to słońce zejdzie w dół. Ale no też wczoraj stwierdziliśmy, byliśmy na kolacji, bo już tak późno, mówimy nie wstawać o tej 6:37, żeby być na Akropolu na 8, to nam się do końca nie chciało. Ale tak wam mówię, że taki najczęściej tip się pojawiający to, że rzeczywiście na 8 rano najlepiej tam być. Ale zobaczymy, ocenimy, dzisiaj idziemy. My kupowaliśmy bilety online na Akropol, kosztowały 20 euro. No i powiem wam, czy warto też przyjść wieczorem, czy jednak to był błąd. To się okaże. Piwko wypite i zobaczcie, idziemy do muzeum. Jest w takim bardzo nowoczesnym budynku, a Akropol jest dosłownie tutaj naprzeciwko. No i weszliśmy do środka, ale zobaczcie już na wstępie, ile tego jest. Większych i malutkich rzeczy, różnych znalezisk z Akropolu. My przede wszystkim się cieszymy, że jesteśmy w klimatyzowanym pomieszczeniu. Zobaczcie, jak tutaj ładnie i chłodno, więc muzea są idealne na upały. To muzeum to naprawdę jest nie lada gratka dla fanów i osób zainteresowanych antycznymi Atenami i w ogóle starożytnością, bo naprawdę tych eksponatów, tych artefaktów są tutaj tysiące. Muzeum też jest super zrobione, jest bardzo nowoczesne, zostało otwarte w 2009 roku. Jest też ciekawe z tego względu, że mamy tak naprawdę tu za szybą nieziemskie widoki i mamy tu naprawdę rewelacyjny widok na Akropol, jeden pewnie z lepszych, jakie można tutaj zobaczyć w Atenach. Jeżeli chodzi o eksponaty, które tu są, to na przykład widzieliśmy przed chwilą kariatydy, które można właśnie zobaczyć na Akropolu. Tam na Akropolu one są, czyli te właśnie te sylwetki kobiece, to są kopie, a tutaj są oryginały, z czego jednej nie ma, ponieważ jest w Londynie, w British Museum. Zresztą w Londynie jest dużo eksponatów, które powinny być tutaj w Atenach i od lat trwa spór, żeby właśnie Anglia te zabytki Grecji zwróciła. To muzeum ma kilka pięter, możecie sobie tutaj chodzić dowoli. Myślę, że można tu spędzić około 2 godzin. My na pewno będziemy tu trochę krócej, bo też mamy wizytę na Akropolu jeszcze przed nami. Bilet kosztuje 15 euro od osoby. W Atenach wejście do wielu zabytków, do muzeów jest darmowe do 25 roku życia dla uczniów, dla studentów. Nas się też pani pytała, czy mamy 25 lat, ale niestety mamy już ponad 25 i to nawet sporo ponad, więc oczywiście tu muzea mamy płatne, ale miejcie na uwadze, jeżeli się uczycie, jesteście studentami,
to wejścia będą tutaj często darmowe. Patrzcie, to jest Akropol z klocków Lego. W końcu coś ciekawego dla ciebie? Tak, ale super. Chciałbym mieć taki zestaw. Postawiłbym go na środku pokoju. Tu jest Parthenon właśnie. Tu jest ten Erechtheion. Nie wiem, czy dobrze mówię. Tu się wchodzi, są wielkie posągi. Tam grają na pianinie. Bo to jest tak, jak teraz jest, tak? No chyba tak, bo się odbywają jakieś różne wydarzenia. Tak, bo ten teatr, co widzieliśmy wczoraj. No to zobacz, dzisiaj tam będziesz, niedługo tam będziesz. No. Czyli chciałbyś mieć taki w domu i postawić na środku pokoju? Tak, nie byłoby miejsca nic innego. Oj, zobaczcie, tu jest jeszcze kawiarnia z tarasem i z widokiem. Więc w cenie muzeum mamy też tarasik widokowy. No i sobie pijemy kawkę właśnie z widokiem na wzgórze. Tu w ogóle jest tak śmiesznie w restauracjach i kawiarniach, że nie czeka się na rachunek na koniec, tylko że zamówimy, sobie nie wypijemy tą kawę i poprosimy o rachunek, tylko rachunek od razu przychodzi właściwie z zamówieniem. Tutaj kawy kosztują po 4,90 euro. No i jedynie jak chcemy coś jeszcze na przykład domówić, to po prostu prosimy i przynoszą nam kolejny rachunek. Więc tak chyba było właściwie w prawie każdej, nie? Tylko w jednym miejscu tak nie było. Tylko w jednym miejscu musieliśmy prosić o rachunek, a w większości to przychodzi od razu z zamówieniem. W sumie spoko. Czekanie na rachunek to jest zawsze najgorsza część restauracji. No tak, ale i tak musisz, wiesz, zawołać, żeby zapłacić czy coś, nie? Wychodzimy z muzeum, a zobaczcie, tutaj są takie fragmenty wykopalisk. I tak naprawdę w całych Atenach gdzieś tam można takie fragmenty zobaczyć. I tutaj na wejściu do muzeum też są. A my idziemy tam na górę. No i słuchajcie, wyszliśmy do środka, idziemy pod górkę. Może być troszkę ciszej, albo w ogóle może być inny dźwięk, bo pani kazała ściągnąć mikrofon z aparatu, więc będzie tylko dźwięk z aparatu, a nie z mikrofonu. Zobaczcie, po drodze na górę mijamy Odeon Heroda Tyka. No i tutaj się odbywają nadal różne eventy, wydarzenia. Tam widzimy panie tańczą, jest miejsce dla orkiestry, ale tutaj w ogóle koncerty grały gwiazdy światowej muzyki, między innymi Pavarotti. O, a my wczoraj byliśmy tam na tym wzgórzu. A tutaj już na sam szczyt wzgórza prowadzą Propyleje, czyli taki zespół bram, a tam mamy widoczek. Niestety świeci słońce w tą stronę. I zobaczcie, tutaj mamy Erechtheion i te posągi kobiet, które widzieliśmy przed chwilą w muzeum, na które z Maćkiem mówimy te babeczki. No a za mną jest oczywiście Parthenon. Słuchajcie, ja tu byłam 15 lat temu na obozie. Mało pamiętam z tego miejsca. Znaczy, mam taki prześwity. Już chyba ten Akropol najbardziej pamiętam z tej wycieczki do Aten, ale ogólnie za wiele nie pamiętam. Mi się wydaje, że ta godzina wieczorna jest super. No w ogóle jest już chłodno, jest przyjemny wiaterek. Ludzi jest sporo, a to jest naprawdę sporo ludzi. To jest jeden z najbardziej zabytków świata i na pewno Grecji. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie Grecji. Ale jest naprawdę przyjemnie. Jedyny minus to jest taki, że nie będziecie mieli bardzo, bardzo dużo czasu tutaj, bo o 20 jest zamknięcie. Ale no to już zależy od tego, ile czasu chcecie tu spędzać. W przewodnikach jest zaznaczone, że około 2 godzin. Najlepiej mieć tu przeznaczone. My mamy tą godzinę. I myślę, że damy radę. Wzgórze Akropol to jest takie must have, must see na liście atrakcji w Atenach. Jeżeli chodzi o samą nazwę, Akropol, tak naprawdę Akropolis, czyli górne miasto. Tu świątynie zostały zbudowane w okresie archaicznym, ale one zostały mocno zniszczone w czasie wojen perskich. Też widzieliśmy właśnie dużo takich artefaktów w tym muzeum przed chwilą, w którym byliśmy. Były tam przed jakieś posągi, jakieś fragmenty, które ocalały z tych wojen perskich. Za czasów Peryklesa, tutaj to wzgórze mocno się rozwinęło, jak zresztą całe Ateny, i został tutaj właśnie wtedy zbudowany kompleks świątyń. Powstał właśnie Parthenon, powstał Erechtheion, Apteros, Sanktuarium Artemidy czy Propyleje. Maciek mówił o tym, że kiedyś właśnie Parthenon został zburzony przez kulę armatnią. No i w ogóle tutaj to miejsce często nawiedzały też trzęsienia ziemi, były obrabowywane, dlatego to, co teraz widzimy, to są właśnie pozostałości z tych wszystkich różnych kataklizmów, klęsk żywiołowych i nieszczęść, które Akropol spotkały. Jak tam ci się podoba? Bardzo fajnie tutaj jest. I o tej porze jest tu bardzo przyjemnie. Szliśmy sobie w cieniu. Wiadomo, jakby przyjść rano, to słońce będzie z drugiej strony, czyli tam z tej strony, gdzie nie ma rusztowania, więc z tamtej strony sobie można robić zdjęcie. Mówię tutaj o Parthenonie. A teraz no to tylko stoi, ale i tak widać co to jest, nie? Słuchajcie, staliśmy sobie spokojnie, a nagle
pani z ochrony zaczęła wszystkiego odsuwać na bok, bo szło wojsko. I wojsko poszło po flagę. Nagrałam to dla was. Flagę zdjęli z masztu i teraz chyba będą z tą flagą wracać na dół. Więc ta flaga codziennie jest zdejmowana na zachód słońca i rano tu wraca. W ogóle też jest taka smutna historia związana z flagą. Kiedy przybyli tu Niemcy i zdobyli miasto naziści, to właśnie chcieli swoją flagę oczywiście ze swastyką przywiesić, ale grecki żołnierz się na to nie zgodził. Zdjął tą grecką flagę, otulił się nią i rzucił się w przepaść, śpiewając hymn Grecji. Więc tutaj też przez chwilę była niestety nazistowska flaga. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, zostawcie łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania o Ateny, to widzimy się w komentarzach. Pa, pa!